Cześć, witajcie, ja jestem Nayonet, a dzisiaj jesteśmy na naszym świecie Minecraft Hardcore. Jeszcze nie wiem, co dzisiaj będziemy robić. Obecnie mamy noc i moglibyśmy to wykorzystać i iść sobie pozabijać potworki, ale ja mam pomysł, że o ile mam tutaj gdzieś w tych rzeczach, no, to tam się przyda. Mam coś, z czego można zrobić cegły kamienne. To zrobimy sobie ścieżkę do portalu. Tak, to może jeszcze sobie przepalimy troszkę kobla. Czy mamy węgiel? Mamy, ale nie tak dużo. No, niech ktoś tutaj na razie przepala, a tutaj to by się przydało oświetlić. W sumie. Tak mi się wydaje. Jak to jest, że ja tego nie dokończyłem? To jest niemożliwe. Dobra. Pójdziemy sobie na razie tutaj. Oczywiście łopata musiała mi się zepsuć. Nic nowego. Dobra, weźmiemy sobie może trochę drewna, trochę żelaza tutaj. I zrobimy sobie nową łopatę i no i w sumie patyczki tam na zapas. Dobra. Chodźmy tutaj. No i musimy to pokopać. Tam jak widzicie mamy portal. Tam mamy też Endermana. Czy trochę za głośno nie jest? Nie wiem, ja już ciszej dźwięku nie zrobię. Ewentualnie w OBS-ie, ale to nie teraz. Dobra. Chyba nam nie starczy to, co mamy. A jeszcze by nam się przydały, no właśnie, schodki. Ale preferowałbym półpłytki. Nie wiem, półpłytki czy schodki. Nie, ja wolę chyba półpłytki, więc przy okazji takie rzeczy też pozmieniamy. Mamy nasz kamień. I teraz tak, czy ja mam tą przecinarkę? Mam. Nam będzie potrzebny tych płytek jakoś 6. Tak mi się wydaje. Czyli tu. Jeszcze dwie będzie trzeba dorobić. O ile się nie mylę. Dobra. Zabrakło nam niestety tutaj jednej. My już tutaj nie mamy nigdzie. O, dobra. Zrobimy jeszcze tak. Fajny cigiel. Fajnie to brzmi. Dobra, my musimy jeszcze sobie zebrać stąd trochę tego kamienia. O Jezu, ale to się wolno przepala. Czy ja na pewno nie mam żadnego ten? Nie wiem, czy to też starczy. Dorzućmy trochę, tak na wszelki wypadek. A my teraz pójdziemy w inne miejsce, bo zobaczymy sobie, czy gdzieś tutaj jeszcze fajnie byłoby coś zrobić. Ja tak osobiście myślę, że fajnie byłoby do tamtąd zrobić ścieżkę, jakoś to oświetlić. Ej, chwila, bo to jest hardcore. Tutaj nie mogę tak kozaczyć za bardzo. Bo jak to się mówi, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Ja, dobra, nie. Nie chce mi się nawet. No tutaj zrobimy sobie ścieżkę. I ogólnie powiem wam, że nie pamiętam, jak to zdobyliśmy. I to tak serio. To było chyba na pewno w roku 21. Ale nie mam pojęcia jak. Nie wiem, może to znalazłem jakoś. Ale jak? No to też jest dobre pytanie.
Ale na razie tym się nie zastanawiamy. Nie zastanawiajmy. Chodźmy budować tutaj dalej tą ścieżkę i coś bardzo szybko to zarosło. Nie wiem, czy tak normalnie aż to. Może mam jakiś ten Tixpika większego. Tixpeed, tak, dobra. Myślałem, że źle powiedziałem. Tixpeed. Tak, na razie jakieś dekoracje sobie robimy. O, to jest ta duża farma. Tam siedzi pająk. Wybaczysz, że na niego patrzę? Aha, nie ma zasięgu. I dobrze mu tak. Dobra, robi już się dzień powoli. No, dalej. Te tarcze czasami robią się irytujące. Jezu. Co się dzieje? Po co ci broni? Jaki jest ten local difficulty? 3.16. Ta? Czyżby? Nie teraz. Co mi stąd? A tutaj już jest 3.24. O no. To się ogólnie zmienia w zależności od tego, ile na danym czanku się czasu spędza. A. Jezu. Wypad. Sio. A ogólnie, jeżeli chodzi o pana Endermana. O, ja mam pomysł. A nie, bo on tak wyminie to. Nie chodzi, gdzie on jest? Padł też, no Jezu. Dobra. Zniszczymy te... O, jest, dobra. Tutaj... Musimy go zabić. Oj, pójdę. Oj, oj, oj. Najpierw go zaatakowałem, a teraz uciekam. Ale no, bym chyba zginął. Mamy Grass Blocka i Ender Pearl'e. Moja wada wymowy jest przepiękna, po prostu. Mowy. Mamy dwie aż. No nieźle, no nieźle. Co tam się dzieje? Coś się teleportowało. Tutaj nic, na szczęście. Dobra. Nie, ja chciałem tutaj. Dobra. Z tym idziemy tutaj. Będzie trzeba jeszcze dorobić tutaj kawałek tego. Ścieżki. Jakoś dotąd, albo nawet dotąd powinno to być, a tutaj będą te, o tym jest moja kopalnia, to do niej też można ścieżkę zrobić, ale już nie taką ten, fajną. Po pierwsze tak, żeby to ładniej wszystko wyglądało i tutaj ścieżka. A raczej droga E7 jest nam potrzebne. Jeszcze łącznie 9, bo jeszcze trzeba te półpłytki. Dobra, poczekamy tą chwilę. Dobra. Chwila, nie tu, tylko tu. Tak, najpierw robimy dwie te. A teraz to. O nie, zrobiłem aż 4. Nie wiem, czy mi się w ogóle przydadzą. Chociaż może kiedyś się przydadzą, no. Zobaczymy to jeszcze. I tutaj taką ścieżkę. Może aż tak. To w sumie można jakoś oznaczyć.
No i to już ładniej moim zdaniem wygląda. Jakoś to się prezentuje. To odłóżmy. To też w sumie. I teraz idziemy robić jeszcze jedną ścieżkę. Mianowicie tam do mostu. Tutaj takimi ścieżkami. O, już wiem po co te dwie półpłytki by mi się przydały. Ale to może nie teraz. Na razie sobie zrobimy ścieżkę. Most jest na 3, a ścieżka jest na 2. No to świetnie. Bardziej symetrycznego tego się zrobić nie dało. Symetrycznego? Nie wiem, czy to jest symetryczne. Znaczy, czy tak to można określić. Dobra, powiedzmy, że równe. I teraz zrobimy sobie takie coś. Taką ładną ścieżkę. Znaczy, nie, ja jej bym ładną nie nazwał, ale. Bo no, taka krzywa jest, ale. No tutaj nie ma jak za bardzo poprawić tego. Chociaż tutaj możemy ją poprowadzić dalej, żeby tam poszła. A tutaj my zrobimy tylko jakby taką na 3 do no, mostu. A ja się tu mi się łopata skończy. Dobra, a tutaj by się w sumie kiedyś też coś przydało zbudować. Nie wiem w sumie co. Tam jakieś katakumby są tam. Nie idziemy na razie, chociaż nie wiem, czy tam już nie byliśmy. Zabudujemy to, bo to nam tutaj przydatne obecnie nie będzie, a to tylko brzydzi teren, bo zajmuje miejsce. Nie mogłem postawić przez chwilę, nie wiem czemu. I by się przydało iść jeszcze tam kiedyś do Netheru, ale. W sumie nie wiem, co byśmy potrzebowali. Na pewno Blaze pałki, chociaż nie, to ukradliśmy. Nie mamy Blaze pałek, mamy dwie enderpearly, czyli na dwa jakby te oczędu. To dlaczego ja też szukam? A, dobra. Ale musimy jeszcze zdobyć więcej tych pereł. I ogólnie musimy już coś pośpieszyć, bo to byłoby tego smoka pokonać. Niedługo. Na następnym live'ie, który tam może zrobię w następnym tygodniu, byśmy poszli do Netheru. Byłby to taki dłuższy live. Z Minecrafta. Tam mamy te półki, ale ja nie wiem, czy ja tam to postawiłem, czy to tam to się pojawiło. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tak to jest, jak się tą serię porzuciło na długi, długi czas. Teraz ja już połowę rzeczy tutaj nie pamiętam, co się działo kiedyś. Bo ja powiedzmy, że pójdziemy sobie tutaj i stąd zbierzemy trochę ziemi. Mamy ziemię. Dobra, tak to na razie tutaj będzie wyglądać. Tam kiedyś może pociągniemy gdzieś dalej, jeszcze nie wiem gdzie. Gdyby to była zwykła seria Survival, to może byśmy kogoś zaprosili na ten świat i kiedyś na multiku tutaj grali. No niestety, no nie możemy tutaj grać tak jakby z kimś chyba, bo nawet nie wiem, czy na hardkorze się da. A poza tym, znając moich kolegów, by mnie szybko zabili tutaj. Chociaż nie wiem, nic by nie mieli, to by nie mieli szans. Dobra, teraz dokończmy szybko to. Mi by się przydało w sumie
O, właśnie to, tego właśnie szukałem. I przydałaby mi się pochodnia. Oczywiście nie mam żadnej pochodni. To musimy ją sobie zrobić. No, zrobimy sobie pochodnie, a tutaj zrobimy z tego latarnię. I ją bym powiesił tu, tylko tutaj na razie nie ma fajnego sufitu. Więc w sumie z czego mogę zrobić sufit? Tutaj. Może z jakiegoś kamienia? Z tego bym chciał w sumie, albo może z tego? A ja najpierw to trzeba i tak przerobić na takie wyszlifowane. Poliwte andesit. Dobra. I nad enchantem dajemy latarnię. Elegancko, a tego by się trzeba było pozbyć, bo to jest niechciane. To tu, to tutaj, a nam się przydadzą te dwie rzeczy. Okej. A czy my mamy coś, żeby... Ja wiem, czym możemy się zająć w sumie teraz jeszcze. Chociaż... nie wiem. Może jakieś zwierzątka? A nie, ja mam zwierzątka. Jezu, ja jestem głupi. Że ja tego nie widziałem? A kiedy ten twój tutaj powstał? Ja go nie widziałem? Trzeba byłoby coś z tym zrobić. Oddzielić je. Ale to chyba już w następnym odcinku, bo ten już się będzie zbliżał ku końcowi, niestety. No i co? Dzisiaj sobie trochę poprawiliśmy teren, nazwijmy to. Nie jest to jakiś chyba długi odcinek. Widzimy się w następnym, który tam pewnie będzie w następnym tygodniu. No i cześć.